Palimy się za chwilę! Paweł! O nie! Paweł, jest problem! A! Dzień dobry, cześć i cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, jest Pawełek. Siema! I dzisiaj robimy to, czego dawno już nie było, czyli zabawę na sesji publicznej z innymi graczami. Postaraliśmy się, żeby było dużo grat. No tak, no co? Nie wiem, czy dobrze jedziesz w sumie. Fajnie byś pojechał do miasta. No, właśnie jadę tam do miasta. Tak? Dobra, to jedź do miasta. Zabawa na sesji publicznej to jest właśnie coś takiego, że mamy jakiś sprzęcior, coś mocnego. Teraz wziąłem BWP ze względu na to, żebyśmy mogli we dwóch razem z Pawełkiem troszkę pojeździć i uprzykrzać życie innym graczom. Oczywiście oni się na pewno wkurzą i wszyscy na nas się rzucą. Więc będzie gigantyczna zabawa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, znajdźmy jakiegoś gracza. Kto jest najbliżej? Mr. Klismus. O. Mr. Klismus. Tak jest. Czekaj, w sumie ja zobaczę na mapkę. Może coś bliżej? Nie, nie ma. Tutaj jakiś gość stoi. O, tutaj, tutaj podejść. Tu jakiś gość stoi. Ogólnie to jest nasze drugie podejście, ponieważ na pierwszym podejściu spotkaliśmy cheatera, który był nieśmiertelny. I w sumie nawet nie zaczęliśmy strzelać, tylko zrespiliśmy się w grze i od razu się zrespił na naszych głowach i zaczął nas zabijać. Więc taka wojna, taka zabawa, wojna na sesji publicznej nie jest fajna. Nie jest. Nie jest. Jeżeli jest nieuczciwa. Jest nieuczciwa, dokładnie. Dobrze jadę? Nie, nie, tędy. Nie, dołem. Jak dołem? Mówię ci dołem. Jak dołem? Dobra, znaczy, jedź tak, dobra, no. Okej. Okay. Wygląda to, że on jest u góry gdzieś, nie wiem, zobaczymy. Ale powiem wam szczerze, tak, mi się nie podoba. Wiadomo, czasami ktoś jest tak, że strzela do nas i przeszkadza. Tak, my teraz, ale przynajmniej można się takiej osoby pozbyć. Na dół, dobra. Czekaj, może potrąć go. Dobra. Nie, on odjeżdża! A, dawaj go. Czekaj, napiszę, ja napiszę, że to jest... Że to jest, nie wiem, pewnie błędnie napisałem, ale nieważne. Napisałem, że to jest wojna na sesji. Dobra, tutaj bierz tego gościa. Tego po lewo, nie? Tak jest. Nie wiem, co on tam robi, ale musimy mu przyszyć trochę życie. To jest wielka bitwa. Zabawa. Tak. Tylko czekaj, jak oczywiście będziemy jeszcze działali z policjantami. Ale tu, w dół. Wiem. Ogólnie rzecz biorąc, musimy tylko pamiętać o jednej rzeczy. Że później ci wszyscy gracze będą chcieli nas dorwać. A, tylko że on chyba jest tam. Tak, on jest tam. Zdecydowanie jest. Zdecydowanie jest tam? Tak. No wiesz co, poczekajmy. Jedź dalej. Wiesz co, policja, że do policji też postrzelam za chwilę. Poczko. Ale najpierw czekaj, żeby nie te same osoby cały czas były. Dawaj tutaj. Okej. Okay. Poczekaj, ja tę policję wezmę tutaj, na pozamiatam. O, widzisz? Ja. Dzięki mnie będziemy mieli trochę lepszą ten. O, widzisz, niektórzy opuścili grę, jak zauważyłem. A nie, dołączyli 25 osób, jest stary. Dzięki tobie będziemy mieć lepszą ochronę policyjną. Na pewno. Ochrona policyjna, fajna sprawa. Tak. Zostaw autobus. No autobus warto zawsze ten rąbnąć. W prawo, w prawo, w prawo, w prawo. Jak w prawo? Lej dalej w lewo. Co, myślisz, że on stoi w miejscu? A, no w sumie. No. Tylko ja nie aktualizuję ci prosto miejscówki. Nie, nie, dobra, jedź prosto. Jadę. I po prawej stronie będziesz miał dziurę. Tu skaczesz. Skaczesz! Tu? Dobra. Skaczesz! Dobra. Skaczę. A, mi się włączyła kamera tego tam. A, mamy gościa, dobra. Elegancko. Pamiętaj, że ja cię zaznaczam, ale musisz obserwować na mapie, ponieważ te osoby się przesuwają. Po mapie. Powinny stać w miejscu. Tak, powinny stać w miejscu i czekać na nas. Nie tam, nie jedź. Jak w drugą stronę. W drugą stronę. Ten gość jest tam w garażu cały czas. A, dobra. No, okay. Musimy znaleźć kogoś innego. Znajdźmy kogoś innego. Czekaj, to jest ta osoba. A, to jest ta osoba. Dobra, chodź, pójdziemy do... Niech zrozumie, że to jest wojna na sesji. Tak jest. Big War. Big War, tak jest. Czekaj. Ja nie myślałem, że on zniknął, dobra. Elegancko. Co z tymi autobusami? Czemu tyle autobusów tu jeździ, ja się pytam? No. Przeszkadzają ci? Tak. Ała. Bo w jednym z odcinków jeździliśmy i szukaliśmy autobusu. No, faktycznie było. A teraz wszędzie są. To jest nie fair. W prawo, tutaj. Tak, wiem. No nie musisz po chodniku jechać. Jak to nie? Po chodniku fajnie się jeździ. Tu w prawo, no. Ojejku. Dobra, chyba trafiliśmy gościa.
Zdecydowanie trafiłem. Tu od razu w lewo jedź, bo tu jakiś kolejny. Kolejna ofiara. Losu. Okej. Plema, Skabisz. O, rany. Facet z Rosji, więc nie wiadomo, czy zaraz nie odpali cheatów. Mamy też odpali. Poczekaj, kto tam jest? Już my nie mamy cheatów, stary. Dobra, dawaj, czekaj. Weź no, wracaj. No nie, nie, jak przed nami jest? Zobacz, gdzie ty jest. No przed nami tam są jakieś kropki. No dobra, no to jedź na tą kropkę, co stoi w miejscu. Red Devil, niech będzie. Dobra. No rany, poczekaj, muszę zaznaczyć teraz. Okej, gościu stoi w ogóle gdzieś tam, spróbujemy go potrącić może, będzie śmiesznie. Weź tą policję, Mizdon! Okej, ja trochę oszczędzam amunicję, ponieważ tutaj w tym BWP nam się kończy amunicja. Aha, czyli to ma określoną ilość amunicji. Tak, dlatego nie strzelam jak wariat. Normalnie bym strzelał jak wariat, ale niestety. No. Musimy się ograniczyć. Dobra, się prosto, 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 prosto jeść tutaj. Prosto, 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 tam gdzie patrzę, gdzie celuję. Tu? Tam. Prosto, tu, 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 skaczesz. Tędy. Tędy, tak. Widzisz, zobacz, patrz co tu się dzieje. O Boże, mają tu... Co tu się dzieje w ogóle? Ale mieli brykę jakąś. Tam u góry jest jeszcze... Strzelają się chyba. I chyba nas też. Patrz, tam jest karawan. Karawan! Nie. Dawaj, musimy dorwać karawan. W prawo. Brawo. Okej. Karawan, gościu, zaraz się tam złoży. Poskładamy gościa w karawanie. Tak jest. Dobra, jedź prosto. Nie w drzewo, stary, nie w drzewo. Mówię, jedź ulicą. Prosto pan... kazałeś. Dobra, tutaj w lewo, o. Jest nasz karawan gdzieś. O, żyż ty. O, kurde! O, on musisz... Tak, no tak, uważaj! Cofaj! No nie! Nie przed nim! Ej, trochę za szybko. On co, tak szybko lata! Boże, on ma opresora! No nie, uciekaj! Omijające ruchy! Patrz, gdzie on leci, musisz omijać po prostu. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Trudno ja mi to wytłumaczyć. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, że nie umiem. Bo ja nie mam namierzania! Ej, czemu on tak szybko lata? To jest niemożliwe. Ja go nie widzę. On na cheatach musi. Czekaj, czy on się zabił? Tak, zabił się sam. Boże, nalot robią! Zauważyli nas! Stary, normalnie nalaty! Pięknie, piękna ten, bitwa! Nalaty? No stary, no samolot nalot robił. Aha, nalot. Tak. Znaczy taki nalot. No nie widziałeś, jak bomby spadały na nas? Ej, tam przed nami czołg jakiś jedzie, uważaj. O tak! Ojej, ojej, ojej. O, dawaj, zawracaj do niego! Bo nam ucieknie. A, uciek. O, nie! Ty. Znowu z tym opresorem koleś! Palimy się za chwilę! Paweł! O nie! Paweł, jest problem! A! Jak on tak szybko lata, to jest niemożliwe! Znaczy chyba cheaterem nie jest, bo wcześniej zginął, no trafi nas rakietą, patrz co robisz! No, nie, nie może jechać prosto, on musi robić omijające manewry cały czas! Ale nie byłem w stanie, on mnie nie chciał słuchać już! Jak nie chciał słuchać? No normalnie no, nie chciał co słuchać. Za łobuz! Dobra, nie ma problemu, spróbuję zamówić w takim bądź razie opresora dwójkę. Jeżeli zdążę. A co, już na ciebie problem? Ale musisz w tym momencie niestety znaleźć sobie jakiś wehikuł, bo to jest jedna osobówka. A, fajnie. No, niestety. No, ale inaczej nie damy rady gościowi, wiesz? Nie ma innego wyjścia. Dobra, szybciutko. No to problem. Poczekaj, czy to jest na dole? Tak, to jest na dole. Ała! Upadła. Spokojnie. Nie, nie, nie przejmuj się. Ja zamówię najbardziej pancerne auto, jakie posiadam w ekwipunku. Czekaj, czekaj, mam tutaj, latam za gościem takim, latam. Dawaj, dawaj, lataj, lataj. Ja skręciłem go, czy nie? Patrz, czekaj, patrz, 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 patrz. Już się dymi, już się dymi, już się dymi. Dawaj go rakietą, jest, strącony. Pięknie. Dobra, ale teraz został jeszcze ten gościu na opresorze, nie wiem gdzie on jest. Spróbuję go znaleźć. No niemożliwe! No i patrz, wszyscy zginęli, bo cheater na sesji! Znaczy wiesz co, ja nie zginąłem, mnie z auta wyrzuca. No a ja cały czas, wszyscy umierają cały czas. No nieźle. Prawdopodobnie zabiłem cheatera i no... Się wkurzył. Się wkurzył, dlatego postanowił wszystkich zabijać.
O, rany. Widzisz? O, nie. No i teraz nikt nie ma życia na sesji. Rozpoczęliśmy wielką bitwę cheaterów. No, także myślę, że tym symbolicznym akcentem musimy zmienić sesję. Tak. Dobra, moi drodzy, właśnie wracamy do sesji. Kolejna sesja. Niestety na każdej sesji praktycznie jest cheater. Jakiś oszust, łobuz. Ale znaleźliśmy sesję, gdzie jest dużo prezesów, którzy będą chcieli się z nami pobawić. O, patrz! Stój! A mamy go! Poczekaj! Stój, nie odjeżdżaj! Co ty robisz? Poczekaj! Co? No ciężarówka stoi jeszcze. Dawaj. To jest bardzo wytrzymała. Poczekaj. Jest bardzo wytrzymała. A, ona zniknęła, czy co? No właśnie, chyba padła. Nowa jakby, wiesz. Cofnij! Dobra, mamy gościa, dobra, jedziemy. Szybko uciekaj stąd, uciekaj! Jakiś kolejny, bierzemy gościa. Dawaj. Totalna bitwa i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ktoś tu stoi? Tak. Patrz, poczekaj, jedź prosto, dobra, jedź prosto, jedź, gaz. Ale jak ucieka? Patrz, jak ucieka! No, jedź. A? Szybciutko, no wrzuć dwójeczkę! Redukcja! Jest już czwórka! Redukcja, dziesiątka! O, okay. Rany. Ale on szybki! No nie. Chyba nam ucieknie. Ale nie szkodzi, jest, zobacz, tam kolejny jest Terrobyte. Więc jedź w prawo. Tutaj. Teraz jedź prosto do zielonej ciężarówki, która właśnie ruszyła. Ona jest uzbrojona, więc uważaj. Ma, może mieć gigantyczne rakiety z przodu i granatnik z tyłu. Więc ogólnie mamy przerąbane. Jeżeli będzie ktoś na działku. Dobra, kręcisz, dobra. W prawo tu, nie, czekaj, prosto. Prosto, chyba jedzie za nami. Nie, Boże! Czekaj! Dobra, w prawo. Łup! Szybko! Szybko, dawaj. Dawaj, skręt w lewo, uważaj! Szybko, zmienia! Nie tak blisko, nie jest za blisko! Dawaj go! Próbuję! Paweł, postaraj się. A, dobra, leży, okej. Okay. Zlikwiduj strażnika strzymującego diamenty, cofnij! Zlecenie klienta, ukradnij diamenty mam. Dawaj. Leci opresor! O, żyś ty! Dobra, będzie problem. Musisz manewry omijające robić, ponieważ on... Będzie... Dobra, trzymajmy się tutaj. Trzymajmy się. Niespokojnie, trzymaj się tu. Dobra, poczekaj, dobra. O, to będzie... Wiem... Co jest? Za nami! Nie mam rakiet, uciekaj! No jedź stąd! Boże, dobra. Okej. To była mocna bitwa. Musimy coś ogarnąć w takim razie. Dawaj! A, strzelają do mnie! Czekaj! Dobra, leży. Tak? Dziękuję. Upadł? Padł, chyba padł. Dobra, poczekaj, zróbmy te diamenty przy okazji. Dobra. Strzelaj do niego! Zabity. Dobrze, ładnie. Dobra, bierzemy diamenty. Musimy uratować strażnika. Ktoś jeszcze? A tu jeszcze, dobra. Dobra, biorę diamenty, ale będzie teraz bitwa. Czekaj, bo to jakaś babeczka. Dobra, mam diamenty. Ogólnie będzie... czekaj, prezydent wrogiego opuścił ten, dobra. Wiesz co, nie wiem jak teraz wyjdziemy stąd. No. Bo ja z diamentami biegam. Poczekaj, weź mnie, czekaj, ja wchodzę do środka, osłaniaj mnie. A, zamknięte już jest. Osłaniaj mnie, no co? Zamknęli nam drzwi, osłaniaj mnie, bo ja muszę, zamówić, słuchaj, pojazd. No to zamawiaj. Inaczej nie damy rady. Strzelaj tam w nich, idzie gracz, bo zaraz tu będzie gracz. Dobrze. Poziom garażu. Dobra. Spróbujemy wziąć to. Uważaj, bo on tam się trzyma. Dobra, rzuć mu, no faktycznie, koktajlka jakiegoś. Tylko tak go trawić czy coś, nie? Żeby tam, wiesz. Okej. Dobra, musimy uciekać. Dobra, biegniemy. Strzela w nas. Dobra, leć, biegniesz. Biegnij za mną, dawaj. Nie, to mam, biegnę, mam mało. Szybko, życie, ewakuacja! Się... Dzika ewakuacja! Tędy. Gdzie jest ten twój pojazd? Tutaj! On jest po drugiej stronie. Damy radę, spokojnie. Spokojnie. Będzie dobrze. Chyba. Co to jest? Dobra. To jest Batmobil. O Boże, za nami jest! Szybko, siadaj! O.
Jedź, dogonię cię. O, nie zdążyłem! No nie. O rany, to za Nikita. Dobra, musimy walczyć z Nikitą. Strzelaj do Nikity. Będę. Dobra. Gdzie jest ta Nikita? No, co ty robisz? Zabity. Czekaj, bo Nikita... Zabiłeś ją? Tak. Czemu? Kazałeś strzelać. No wiem, no dobra. Okej. Szybciutko, szybciutko. Czekaj, policja mnie nie goni, dobra. A mnie tak. Dobra, spokojnie. Weź tutaj tego... Wyglandę. Siadamy. Szybko, szybko, no Boże, znowu się potknąłeś! To ty mnie potknąłeś. Siadaj no, żeż! Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Chłopie! Gdzieś tu jest. Dobrze! O, buziak, normalnie. Dorwaliśmy Nikitę. Pięknie. Dokładnie. O to chodziło. O rany, poczekaj, dobra, szukajmy teraz Nikitę. Gdzie ona jest? Ona albo on. Nikita? Nikita? Nikita gdzieś tam widzę chyba. A? Będzie grubo. Czy ona stoi na środku ulicy? Tak. Przepraszam. Ale zabiła mnie dwa razy, musimy się zemścić. Dwa albo trzy razy nas zabiła. Dobra. Zemsta... coś strzeliło w nas? A to policja prawdopodobnie. Dobra, spokojnie. Helikopter w ogniu. Dobra, gdzie ta Nikita? O Boże! Pościsz ty, dobra. Wypadłem! Wiesz co, bo czasami można strzelić w krawężnik i niestety właśnie tak się stało. Właśnie strzeliłem w krawężnik. Dobra, słuchaj, ja zamawiam w takim razie wszystkie auta. Bierzemy BWP. Może się uda. No próbuję się śpieszyć! Wszystkie pojazdy, okej. Okay. Chyba ktoś nas znalazł tutaj na mierzy. Dobra, mówisz? Szybko, 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 powiesz? Mechanik. O Boże! O, ktoś trąbi do mnie. No, to pewnie dlatego, że... Ty, jakiś gracz mi wziął, dobra, zamawiam BWP. Ja też chcę, ja też chcę, ja też chcę. Graczu. Nie mogę zamówić. Dobra, spokojnie. Nie wiem, jakiś gracz mnie zamówił, tutaj wziął, kto to jest? Z kim ja jadę? Belgi7. Weź sobie znać po prostu przyjaciela, Paweł. Dobra. Znajdź sobie przyjaciela, napisz I looking for friends. Chcę ktoś być moim przyjacielem. Tak, to jest bardzo ważne. Bo na takiej sesji potrzebni są przyjaciele. Tak. W ogóle, ja nie wiem, zaczynam się bać, ale ten gościu gdzieś mnie wywozi. Paweł? Ja nie wiem, Paweł, naprawdę, to jest teraz problem, moi drodzy, ja się zaczynam bać. Co chcesz ze mną zrobić, ty pies? Zaraz do ciebie podjadę, czekaj, zaraz będę jechał no. za tobą. Gdzie on mnie zabiera? Gdzie cię wywozi? Gdzie on mnie wywozi? Jedziemy bardzo szybko, nie mogę wysiąść, zostałem porwany! Moi drodzy, więc myślę, że tym symbolicznym akcentem możemy skończyć ten odcinek. A wy, nie wiem czy to w komentarzach, czy jakoś inaczej, spróbujcie mnie uwolnić. Zostałem porwany przez Belgi7 i wywozi mnie nie wiadomo gdzie. Ciekawe, gdzie z tobą jedzie. Właśnie nie wiem.